Jeżeli chodzi o uchwałę śmieciową dotyczącą poboru opłat za śmieci w uzależnieniu od zużycia wody, Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała tę uchwałę. Dlaczego? Głównym powodem jest to, że zapis ustawowy dotyczy wyłącznie wyboru metody oraz określenia stawki. Natomiast jakby w ten sposób, czytając przepisy, nie daje możliwości ustalenia własnej metodologii naliczania tej opłaty. Czyli tak na dobrą sprawę nasza uchwała powinna polegać na tym, że powinniśmy wybrać metodę odwody i określić stawkę wysokości za metr sześcienny. Natomiast to, żeby móc odliczyć na przykład podliczniki, które mieszkańcy wykorzystują, gdzie mieszkańcy wykorzystują wodę na pojenie zwierząt czy podlewanie ogrodów, i to, żebyśmy mogli odjąć, to już absolutnie na to miejsca w ustawie nie było. I jakby z punktu widzenia Regionalnej Izby Obrachunkowej, która stoi jakby na straży tego, żeby nasze uchwały były zgodne z przepisami wyższymi, czyli ustawami, uznała, że takiej możliwości nasza Rada Miasta nie miała. W związku z tym nie mogliśmy uchwalić takich przepisów. I dlatego uchyliła nam te uchwały. A z czego wynika fakt, że podobne uchwały obowiązują w Polsce? Moim zdaniem to jest kwestia interpretacyjna. Faktem jest, że w naszym kraju obowiązuje zasada, przynajmniej tak mnie do tej pory uczono, że można robić wyłącznie to, co jest zapisane. Natomiast do tej pory jakby samą intencją ustawodawcy było to, żeby gminy na swoim terenie same sobie dookreślały zasady stosowania tych różnych metod i wyliczania, bo każda gmina jest inna, w każdej jest inna sytuacja, inni są mieszkańcy, inne są przypadki. I wydawało mi się, że to było intencją ustawodawcy. I tak do tej pory myślę, że organy nadzoru też podchodziły do uchwał, które podejmowały różne gminy i na Pomorzu, i na Południu, czyli tam, gdzie jest sezonowy przepływ mieszkańców związany z urlopami i tak dalej. I tam występują takie specyficzne sytuacje i one były honorowane. Natomiast w którymś momencie stwierdzono, jakby w kilku przypadkach, że jednak przepis będą czytać stricte od A do Z, tak jak jest jego brzmienie. I jeżeli się w ten sposób podejdzie do czytania przepisów, to taka uchwała według organów nadzoru nie ma racji bytu. Czyli gdyby zmienić uchwałę zgodnie z literalnie zapisami ustawy, byłaby ona niekorzystna dla mieszkańców gminy, bo trzeba byłoby wliczyć tą wodę z podliczników. Znaczy dla mnie w tym momencie ta metoda w ogóle nie ma sensu i dlatego jestem przekonana, że nie to było intencją ustawodawcy i też osobiście nie do końca się zgadzam z takim ograniczeniem wolności ustalania własnych przepisów przez rady poszczególnych gmin na swoich terenach. Ten przepis jest bezwarunkowo do zmiany. Ja liczę na to, że jeszcze ta nowelizacja przepisów, która jest obecnie chyba w komisjach czy w Sejmie, że być może uda się jeszcze tą nowelizację. Dziwię się, że nikt jej do tej pory nie zgłosił, skoro już organy nadzoru wiedziały, że zaczynają w ten sposób je czytać. Więc nie rozumiem, czemu tego nie zgłoszono i nie robi się nadal nic, żeby to z organu nadzoru wyniknęła ta potrzeba zmiany tego przepisu. Gdyby to doprecyzowano i pozwolono tam, żeby w tej ustawie było zapisane, że również Rada ustala własną metodologię obliczenia tej ceny, myślę, że nikt nie miałby wątpliwości. Natomiast jeżeli tak się interpretuje te zapisy, to taka metoda jak dla mnie nie ma w ogóle szansy wystąpienia w rzeczywistości, bo nie wyobrażam sobie, żeby kogoś obciążać podatkiem za odpady z tytułu zużycia wody, gdzie zużył przez sezon letni na podlewanie ogrodu jej dużo, dużo więcej. I nie ma takiej możliwości odliczenia, więc nie do zastosowania. Czyli musimy wrócić, a raczej pozostawić metodę tak zwaną od głowy. W tym momencie jest to chyba jedyna sensowna opłata, przynajmniej w przypadku naszej gminy, gdyż metoda od metrażu mieszkania też wydaje się absolutnie niesprawiedliwa i nie do zastosowania. Wiem, że ta metoda jest stosowana często w dużych miastach, ale duże miasta, duże aglomeracje mają zupełnie inne podejście do mieszkania w centrum miasta, w kamienicach, na dużych metrażach. Jeżeli kogoś stać do mieszkania w takiej kamienicy, to zupełnie inaczej się do tego podchodzi. Natomiast w przypadku takich gmin miejsko-wiejskich, jaką jest Krosno-Odrzańskie, to metraż wydaje się, że jest jedyną metodą, która może być stosowana i zgodna z przepisami prawa, tak żeby organ nadzoru uznał, że one są ważne. Dziękuję bardzo. W związku ze stwierdzeniem Regionalnej Izby Obrachunkowej, że system naliczania odwody, taka była według Regionalnej Izby intencja ustawodawcy, który zapisał, że w powiązaniu z ilością wody zużytej na nieruchomości
nie pozwala na odliczenie wody zużytej na inne cele niż bytowe. Czyli tak naprawdę w gminie o charakterze miejsko-wiejskim czy wiejskim, gdzie na przykład są pojone zwierzęta z sieci wodociągowej, musiała być wnoszona opłata od gospodarowania odpadami. Znaczy, wyobraźcie sobie Państwo, że mamy stadninę koni czy stado krówek, świnek bądź kózek i zużywamy 25 kubików miesięcznie, owiec również, i zużywamy wodę na cele bytowe, powiedzmy w ilości od dwóch osób 6 metrów sześciennych, a 25 metrów sześciennych miesięcznie wylewamy na pojenie zwierząt, zużywamy. I Regionalna Izba Obrachunkowa, pomimo tego, że mówimy, że będzie to brane z podlicznika, ze wskazania tego podlicznika, bądź będzie, jeśli nie będzie takiego urządzenia pomiarowego, będzie pomniejszone o 10%, uznała, że jest to wyjście poza zakres ustawowo dopuszczalny. Na nasze tłumaczenie dotyczące drugiej kwestii, którą skarżymy, więc od razu tutaj powiem o tym uzasadnieniu, czyli że w gospodarstwach nieopomiarowanych będziemy korzystać z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2002 roku, które mówi o normach zużycia wody, że jeśli nie ma urządzenia pomiarowego, to do 3 metrów sześciennych można liczyć na mieszkańca. Regionalna Izba Obrachunkowa również odniosła się do tego w ten sposób kolegium, że ustawodawca w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach odwołuje się jedynie do ustawy o odpadach, a nie odwołuje się do żadnych innych regulacji prawnych w Polsce. My się z tymi rozstrzygnięciami nie zgadzamy. Mówię akurat na razie o stronie urzędowej Urzędu Miasta w Kośnie-Odrzańskim i chciałbym Państwa Radnych, ponieważ to jest decyzja Państwa Radnych, przekonać do tego, że powinniśmy w tej sprawie iść do sądu administracyjnego, ale bardziej w celu wywołania tematu. Liczymy się z tym, że nasze uchwały zostanie uchylenie ich utrzymane w mocy, ale my chcemy wywołać temat, bo tak naprawdę co z tego, że ustawodawca dopuszcza możliwość obliczania i powiązania opłaty za gospodarowanie odpadami ze zużyciem wody na danej nieruchomości, jak nie doprecyzował tego, czy chodzi o wodę zużytą na cele bytowe, czy napojenie zwierząt, bądź podlewanie ogródków, jak nie powiedział, co zrobić w przypadku, kiedy ktoś nie ma założonego licznika. Bo to by oznaczało, że od razu z założenia w ustawie wykluczono osoby, które nie mają liczników, bo one systemem ustawowym nie mogą być objęte, bo system ustawowy dopuszcza obliczanie od wody. A jak osoba nie ma licznika, to od wody nie wolno. Czyli Regionalna Izba Obrachunkowa przyjęła, że jedynym wskazaniem jest licznik i nic więcej, a nie to, że na przykład norma jest 3 kubiki na miesiąc na osobę. Kierując się tymi argumentami, bardzo bym prosił Wysoką Radę o przyjęcie i podjęcie decyzji w sprawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Myślę, że sprawa będzie miała swoje pokłosie w tym, że temat wywołamy i jak trochę niejako jak prekursorzy w województwie lubuskim jesteśmy też obserwowani. Tak jak powiedziałem, w tej sprawie stanowisko przyjęło też Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego. Wszyscy jesteśmy za tym, by to zostało wreszcie doprecyzowane przez ustawodawcę, bo ustawa kilka lat obowiązuje. Kuriozalnym w ogóle wydaje się to, że my zrobiliśmy nasze uchwały, to żeby się trochę wytłumaczyć. Bo chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, że zrobiliśmy z wszelką starannością uchwały, które przygotowaliśmy na sesję Rady Miejskiej. One zostały przygotowane w takiej formule, w jakiej uchwały w Polsce funkcjonują na przykład w gminie Lesznowola. Dokładnie takie same uchwały obowiązują. Natomiast próba przyjęcia takich uchwał w Krośnie-Odrzańskim, w Radzyminie, w gminie Marki zakończyła się fiaskiem. Kolegium Regionalnych Izb, zarówno mazowieckim, jak i u nas, zakwestionowało tego typu rozwiązania, co oznacza, że doszło do jakiejś dziwnej sytuacji, gdzie mamy dwa byty prawne. W jednej gminie funkcjonuje taki system, a w innej gminie taka sama uchwała już nie może być przyjęta. My się z tym spotykaliśmy już przy nadzorze, że różne nadzory w różnych województwach różnie interpretują, ale w tym przypadku jak gdyby nie można w ogóle zastosować tej ustawy, żeby to powiązać ze zużyciem wody. I z tym się akurat jako gmina my nie zgadzamy. Mówię o Urzędzie Miasta w Krośnie-Odrzańskim. Jeśli Państwo wyrazicie wolę złożenia tych skarg w obu przypadkach na obie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej, to idziemy po to, żeby wyjaśnić tę sprawę przed Sądem Administracyjnym. Dziękuję bardzo.